I w ringu mamy już głównych bohaterów pierwszego starcia o złoty medal Grand Prix w Grudziądzu. W narożniku niebieskim Daniel Tarka, Tygrys Elbląg, a jego rywalem w narożniku czerwonym Arkadiusz Lubomski, Zatoka Braniewo. Tutaj trzeba chwilkę poświęcić tej kategorii wagowej. Tylko dwóch zawodników przystąpiło do rywalizacji w dywizji 46-49 kg, dlatego od razu obaj panowie zaczynają od finału i mają zapewnione, można powiedzieć, medale. Ostatnie rozluźnienia przed rozpoczynającą się walką. Dość intensywna jeszcze rozgrzewka Arka Lubomskiego i rozpoczynamy pierwszą rundę. Dwóch mańkutów w ringu. Na razie troszkę aktywniejszy jest Lubomski. Przypominam, Lubomski to w narożniku w kasku czerwonym, a Daniel Tarka, kask niebieski i rękawice niebieskie. Teraz próba prawego podwrótkowego Lubomskiego, ale przestrzelona i prawym prostym na dół odpowiada jego rywal Tarka Daniel. Na razie zawodnicy próbują powalczyć na dystans. Teraz dobre ciosy po dole Lubomskiego. Na razie inicjatywa jest po jego stronie. Ale to dopiero pierwsza runda. Oczywiście walka zakontraktowana jest na 3 rundy. Teraz odgryzł się Tarka. Żwawo jego narożnik reaguje na każdą akcję. Teraz bardzo ładna akcja, złożona z dwóch ciosów przez Arkadiusza Lubomskiego. No i myślę, że podkreślił swoją przewagę w pierwszej rundzie. Teraz właśnie widzimy Arka w narożniku. Przypominam, że to jest dopiero ich pierwsza walka. Pomimo, że to już jest finał, to wcześniej nie walczyli ze względu na to, że tylko dwóch zawodników przystąpiło do rywalizacji w kategorii 46-49 kg. Dość spokojnie, trzeba przyznać, w narożniku Arka. Trener spokojnie przekazuje jakieś tam ostatnie uwagi i wnioski. No i rozpoczynamy drugi pojedynek, który rozpoczyna nam rywalizację w finałach Grand Prix w Grudziądzu. Od razu żwawe tempo.
Także po tym pierwszym rozgrzewkowym starciu od razu mamy inny troszeczkę wymiar pojedynku. Pierwsze wymiany. Ładnie w defensywie popracował teraz Tarka. Sędzia zwraca uwagę zawodnikowi z Elbląga. Przypominam, że w tej kategorii wagowej w 409 kg przez ostatnie lata dominatorem był Łukasz Maszczyk, który zdobywał wiele medali na imprezach polskich, na mistrzostwach polskich, a również na imprezach zagranicznych. Brał udział na olimpiadzie, ale jak wiemy, Łukasz Maszczyk zdecydował się rozpocząć karierę zawodową. No i zwolniło się miejsce dla tego numer 1 w 409 kg i tutaj panowie będą starali się przejąć schedę po Maszczyku. Maszczyk debiutował na gali CSI Boxing Show w Międzyzdrojach. Już w pierwszej rundzie pokonał przez TKO Piotra Filipowskiego. Także bardzo udany początek kariery Łukasza Maszczyka. Uaktywnił się troszeczkę sędzia ringowy. No teraz bardzo ładna kombinacja Lubomskiego. Ładnie przepuścił Lubomski atak Tarki i od razu przeszedł do kontrataku. Jarosław Kołkowski, czyli człowiek, który będzie koordynował polską drużynę w lidze WSB, wspominał przed rozpoczęciem finałów o tym, że jest problem z przygotowaniem kondycyjnym pięściarzy występujących podczas tego turnieju. Za nami już druga runda. Kontynuując myśl, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja z kondycją. To jest najlżejsza kategoria wagowa, więc teoretycznie najłatwiej powinno być te trzy rundy przeboksować w wysokim tempie, zwłaszcza że pierwsza runda w wysokim tempie nie była, druga już była nieco żwawsza. Widzimy teraz w narożniku Daniela Tarkę. Przypominam, Tygrys Elbląg, to jest jego klub, w którym trenuje na co dzień, w którym przygotowywał się do tego startu. Trochę motywacji. Za chwilę rozpoczniemy trzecią rundę, rundę ostatnią. No i dosłownie za parę minut poznamy pierwszego złotego medalistę dzisiejszych finałów. Prawy sierpowy na dół Lubomskiego. Dał się ten cios odczuć. Narożnik pięściarza w czerwonym stroju krzyczy, żeby nie wciągał się w bitkę, nie wciągał się w pół dystans. Zobaczymy, jak on się zastosuje do tych rad. Teraz dobry, prawie prosty Tarki. Ale natychmiast jego rywal odpowiada. No już brakuje dynamiki zdecydowanie.
Także to, o czym mówił Jarosław Kółkowski, chyba w tym przypadku również zdaje się potwierdzać. Próba prawy prosty na prawy prosty. Dłuższe ręce ma Lubomski, więc z takich akcji to on powinien wychodzić górą. Obudził się Tarka w samej końcówce. Teraz bardzo ładny lewy Tarki, który doszedł do głowy przeciwnika. No, trzeba przyznać, że ambicja u tego zawodnika jest naprawdę na wysokim poziomie. Teraz próba ciosów z doskoku w wykonaniu Tygrysa Elbląg, pięściarza Tygrysa Elbląg. Zresztą widać tego Tygrysa na jego uniformie z przodu. I z tyłu zresztą również. I koniec. Trzecia runda już za nami, także pierwszy pojedynek finałowy za nami. W trzeciej rundzie Daniel Tarka naprawdę pokazał się z lepszej strony. Ale te dwie pierwsze raczej były na korzyść Lubomskiego. Zobaczymy, jak to widzieli sędziowie. Zawodnik Tygrysa Elbląg na naszych ekranach. Tutaj jeden z sędziów punktowych. Jeszcze tylko podpis pod kartą zgodnie z zasadami, tak? I sędzia ringowy przyjmuje wyniki i za chwilę powinniśmy poznać zwycięzców. Zwycięzcę, przepraszam. Przypominam, kategoria do 49 kg. Podziękowali sobie obaj pięściarze. 2-1. Arkadiusz Lubomski, zawodnik z Zatoki Braniewo, i to on jest pierwszym złotym medalistą w Grand Prix w Grudziądzu. Tak jak mówiłem, jedna runda dla Tarki, dwie dla Lubomskiego. A w tej chwili będzie czekało nas już finał walki w 52 kg. Grzegorz Kozłowski, Gwardia Warszawa. W narożniku czerwonym, a w narożniku niebieskim Grzegorz Brynda z kontry Elbląg. Już mamy dwóch zawodników wchodzących do ringu. Sędzia sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Więc już za chwilę będziemy mogli rozpocząć drugi finał. Tym razem 3 kilo ciężsi zawodnicy, czyli 52. I pierwszy gong drugiego finałowego boju w Grudziądzu. A bardzo aktywnie od razu zaczął Kozłowski. Tak, świetne ciosy na korpus. Zobaczmy, jeden, drugi, trzeci, czwarty podbródkowy. No, bardzo dobry początek. I teraz dobry unik Kozłowskiego. Na razie ten początek jest dla niego, ale zobaczmy, Brynda od razu chciał się odgryźć. Zdecydowanie żwawszy pojedynek w porównaniu do tego, który widzieliśmy na początku. Lewy sierpowy na dół Kozłowskiego. I znowu trzy ciosy, czwarty
w wykonaniu zawodnika w czerwonym stroju, czyli reprezentanta Gwardii Warszawa. Brynda szuka ciosów prostych. Trener Kozłowskiego prosi o to, żeby jego zawodnik był cały czas w balansie, żeby nie stał w miejscu. Znowu lewy sierpowy w wykonaniu Kozłowskiego, ale teraz Brynda zrywa się do ataku, sędzia przerywa i prosi o to, żeby w narożniku Kozłowskiego zapanowała cisza. Szczerze, na razie może się ta walka podobać, bo tempo jest naprawdę niezłe. Póki co to lewy sierpowy Kozłowskiego robi różnicę w tym pojedynku. Dobra obrona przed atakami Bryndy. Brynda na co dzień trenuje w UKS kontra Elbląg. No i teraz trafił Brynda. Jeszcze raz poprawka, zobaczmy, trzy razy w końcówce tą lewą ręką postraszył Kozłowskiego. I pierwsza runda już zakończona, teraz przerwa. Narożnik Kozłowskiego, Akademia Walki, Boxing Team. Obserwowałem Kozłowskiego dziś na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów. Nie było widać absolutnie tremy, spięcia. Grzesiek był wyluzowany, żartował. I rozpoczynamy drugą rundę. Scenariusz podobny co do pierwszej, czyli zrywa się na samym początku Kozłowski, ale Brynda już nie jest taki pasywny. Że większe problemy z kondycją może mieć Grzegorz Brynda, ponieważ jego korpus jest dość aktywnie atakowany. Problem z kaskiem, za chwilę kask będzie zapięty i będziemy mogli wznowić walkę. Brynda zasygnalizował sędziemu ringowemu, że prosi o chwilę przerwy. No teraz ładny cios z lewej ręki w wykonaniu Kozłowskiego. Przypominam, że dzisiaj zobaczymy walkę jeszcze jego brata w następnej kategorii, czyli w 56 kg. Sportowa rodzina. Schował się teraz Kozłowski pod łokciem Bryndy, unikając ataku przeciwnika. Trzy ciosy w pół dystansie. Próba prawy-lewy Bryndy. Przypominam, Bryndowy w niebieskim kasku, niebieskich rękawicach. Przestrzelił teraz.
Kozłowski momentami, można powiedzieć, przypomina nieco z ringów zawodowych Pawła Wolaka, który też bardzo taki aktywny, lubiący się bić, lubiący ataki po dole. Nie na darmo miał przecież pseudonim Wściekły Byk. Przypominam, że Paweł Wolak zakończył już bokserską karierę, a w przyszłym roku zadebiutuje w oktagonie w MMA. Teraz udana kontra Bryndy jeszcze raz. Musi w końcówce na pewno koncentrację zachować Kozłowski, bo ostatnie fragmenty pierwszej rundy pokazały, że Brynda potrafi się zerwać i potrafi postraszyć rywala. I druga runda już za nami. Widzimy teraz Grzegorza Bryndę. Grzegorza Bryndę oczywiście mogliśmy obserwować wczoraj w sesji porannej. Grzesiek pokonał 3-0 jednogłośnie na punkty Sebastiana Bartnika. Z kolei Kozłowski walkowerem zwyciężył z Krystianem Pawlikowskim z Zagłębia Konin. Także na pewno więcej wypoczynku było po stronie zawodnika Gwardii Warszawa, który wczoraj się nie napracował. Musiał tylko wyjść do ringu, żeby sędzia podniósł jego rękę i ogłosił zwycięzcą. Bardzo mocno teraz lewym sierpowym uderzył Kozłowski. Brynda za nisko się pochylił, zwrócił na to uwagę sędzia ringowy. Nie jest już tak dokładny Brynda w swoich atakach, ale jest to również pokłosie tego, że Kozłowski dobrze się broni. Jest, można powiedzieć, znikającym punktem, nie stoi w miejscu. To jest zawsze sytuacja niewygodna dla rywala i teraz spróbował szczęścia w doskoku. Ładnie wpuścił Brynda Kozłowskiego na linię i spróbował kontrataku. Troszeczkę spokoju. To tempo nie jest już tak zawrotne jak w dwóch poprzednich starciach. Nie można odpychać. Uwaga w kierunku Bryndy. Narożnik Kozłowskiego krzyczy cały czas bujaj się. Oczywiście tu chodzi o balans. O to, żeby cały czas był w ruchu, bo wtedy jest w stanie unikać ataków przeciwnika. Bardzo dobrze Kozłowski czuje się w klinczu, kiedy może pochylić głowę i całą serią zaatakować. Widać, że taki sposób walki odpowiada mu. No ale teraz Brynda trafił, teraz bardzo mocne uderzenie Bryndy. Szczęka Kozłowskiego zdała egzamin. Thank you.
Zobaczmy, jak emocjonująca jest ta końcówka wymiana. Teraz obudziły się narożniki obu zawodników i koniec. Koniec rundy trzeciej, koniec kolejnego finału. Trzeba przyznać, że tutaj mieliśmy naprawdę duże emocje. To był dobry pojedynek. Za chwilę poznamy zwycięzcę. Gratulujemy w każdym razie zarówno Grzegorzowi Bryndzie, jak i Grzegorzowi Kozłowskiemu, bo pokazali nam kawałek dobrego boksu, stworzyli dobre widowisko. Teraz sobie dziękują zawodnicy za naprawdę twardy bój. Wrażenie bardziej zmęczonego sprawia Brynda. Tak to widać spod ringu przynajmniej. Ja tak jak wspominałem, on musiał walczyć wczoraj. Więc ta kumulacja pojedynków się troszeczkę nawarstwiła w porównaniu do Kozłowskiego. Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Grzegorz Brynda. Niejednogłośna decyzja. Duża radość zawodnika Kontry Elbląg. A w tej chwili będziemy mieli kolejne kilogramy więcej, czyli 56. Pierwsze miejsce zdobył Arkadiusz Lubowski, za to Braniewo. Drugie miejsce zajęta Arkadiusz Elbląg. Mamy dekoracje zawodników. Pierwsze miejsce Arkadiusz Lubomski, drugie miejsce Daniel Tarka. Widzimy teraz podgląd. Medale dla tej dwójki najlepszych wręcza prezes Polskiego Związku Bokserskiego Jerzy Rybicki. Pierwsza koronacja już za nami. Rozdane zostały dwa medale. No i już mamy kolejny pojedynek. W narożniku czerwonym Adil Aslanow, Sako Gdańska, w narożniku niebieskim brat Grzegorza Sylwester Kozłowski. Sędziowie punktowi już gotowi, sędzia ringowy gotowy, więc możemy rozpocząć trzeci finał, tym razem kategoria 56 kg. Wszyscy obaj zawodnicy czujni. Czujny również sędzia ringowy, który pierwsze uwagi posłał w stronę Adila Aslanowa. Sędzia chyba wskazuje, że Adil Aslanow przepycha zawodnika. Jest to już druga uwaga. Teraz uderzył Aslanow. Przypominam, w kasku czerwonym. Próba lewego sierpowego Sylwestra.
salem lewym prostym postarał się popracować Aslanow. Tym razem sędzia prosi o zachowanie ciszy w narożniku czerwonym. Sylwester Kozłowski we wczorajszym półfinale pokonał niejednogłośnie Mateusza Mazika z Raszkielce. I Aslanow również niejednogłośnie zwyciężył Michała Smerdel z Gwarka Łęczna. Ani jednemu, ani drugiemu nie było łatwo w półfinale. Ale dzięki temu, dzięki tej ciężkiej pracy dotarli do finału i będą rywalizowali o złote medale. Mamy przerwę pomiędzy pierwszą rundą. Trzeci pojedynek dzisiejszego dnia. Obsada sędziowska jest następująca. W ringu Eligiusz Komarowski z Poznania, a punktują Artur Gołuch, Rafał Komar i Zbigniew Zagrodnik. Wyżej głowa. Uwaga skierowana w stronę Kozłowskiego. Adil Aslanow ma bić serią. Takie są podpowiedzi. Seria złożona z trzech uderzeń. Na razie trochę mamy klinczu, trochę przepychanek. Ale teraz dobra. Seria, tak jak właśnie krzyknął ktoś z narożnika, trzy uderzenia. No i widzimy sędzia. Komarowski odsyła. Odsyła sekundantów Aslanowa. Strzelił Kozłowski, ale teraz trafił jeszcze raz prawą ręką. Dał się we znaki Aslanowowi. Poluje na ten lewy sierp. Zawodnik Gwardii Warszawa to widać. Daje się to odczuć. Przerzuty rodem z jiu-jitsu chyba. Grzegorz Kozłowski przerzucił Aslanowa, ale trzeba przyznać, że Aslanow trochę wszedł mu pod ramię. Przed chwilą zaiskrzyło. Zobaczymy, czy w ringu też będą szły iskry. Teraz ładna kombinacja Aslanowa. Teraz bardzo mocne uderzenie Kozłowskiego lewym sierpem, tak jak już wspominałem.
Sędzia powiedział Kozłowskiemu, że ma podnieść głowę, to jest ostatnia uwaga. W następnym przypadku będzie już ukarany odmiennym punktem. Rozruszał nam się ten pojedynek, coraz więcej emocji. Sędzia Komarowski momentami przejmuje inicjatywę. I druga runda za nami. Przypominam, że jest to 56 kg. Poznamy trzeciego złotego medalistę dzisiejszego Grand Prix w Grudziądzu, ale jeszcze 3 minuty. Miejmy nadzieję twardej konfrontacji za nami, bo ta druga runda, drugie starcie mogło się podobać. Zwłaszcza końcowe fragmenty. Widzimy w narożniku Aslanowa, Sako Gdańsk. I starcie trzecie rozpoczyna się. Słyszymy z trybun w kierunku Aslanowa Harasho, Harasho, czyli dobry boks. I teraz bardzo dobra akcja Kozłowskiego i natychmiast odpowiedź Aslanowa. Zobaczmy. Może się to podobać. Myślę, że niepotrzebnie sędzia przerywa ten pojedynek za często. Przez to robi nam się szarpana walka, uderzenie w tył głowy Kozłowskiego. To było niebezpieczne. No i widzimy znowu sędzia Komarowski w głównej roli. Ale to nie on ma być głównym aktorem tego widowiska, nie zapominajmy o tym. Teraz bardzo dobra akcja Kozłowskiego. Coraz lepiej się czuję. Wrażenie takie odnoszę, że im dłużej ten pojedynek trwa, to tym lepiej Kozłowski boksuje. Wchodzi lepiej w pół dystans. Może to jest po prostu bokser tego rodzaju, który potrzebuje chwilę, żeby wejść w odpowiedni rytm. Rozpiął się kask Aslanowa. I wznawiamy ostatnią, przypominam, decydującą rundę. Ładny lewy prosty w wykonaniu Aslanowa. I zwarcie. W zwarciu lepiej czuje się Kozłowski. To jest chyba u nich rodzinne, bo jego brat Grzegorz również najlepiej boksował w pół dystansie w zwarciu. Jeszcze raz odesłanie Aslanowa do narożnika tym razem. Chyba nos krwawił, ale widzimy, że już nie ma śladów, więc można walczyć dalej. To już ostatnia runda, bo naprawdę coraz lepiej prezentują się główni bohaterowie kategorii do 56 kg. I teraz lewy sierpowy w wykonaniu Kozłowskiego, któryś już raz w tej rundzie. Ten właśnie cios wchodzi czysto. No i koniec. Naprawdę brawa dla zawodników, bo mieliśmy kolejną dobrą walkę podczas finałowej serii Grand Prix w Grudziądzu. Widzimy Kozłowskiego. Zawodnik Gwardii Warszawa, przypominam, Aslanow, to Sako Gdańsk.
po tym pojedynku. Po raz kolejny czekają nas duże emocje, bo zobaczymy w ringu Dawida Michelusa z Mateuszem Ptasińskim. Ale to za moment, najpierw poznajmy zwycięzcę tej walki. Narożnik Kozłowskiego zadowolony, trener w dobrym nastroju. Czyżby wietrzył zwycięstwo? Ponownie stosunkiem głosów 2 do 1 zwycięża Sylwester Kozłowski, Gwardia Warszawa. Także pomścił niepowodzenie brata i sam zdobył złoty medal. Ale przypominam, dwaj bracia Kozłowscy dzisiaj wystąpili w finale. Grzegorz 52 kg srebro, Sylwester 56 złoto. Bardzo udany występ braci. Chyba Adil Aslanow jest niepocieszony, jeszcze nie chce zejść z ringu. Sędzia zwraca uwagę, że pora opuścić ring. Widzimy teraz Aslanowa. Nie wiem, czy jest niezadowolony, czy może nie dowierza. Dość niecodzienny obrazek, trzeba przyznać. No ale po namowach jednego z pięściarzy z Jakogdańska, Aslanow, postanowił jednak ring opuścić. A my w tej chwili mamy koronację w kategorii 52 kg na najwyższym stopniu podium. Grzegorz Brynda. Za srebrem jest Grzegorz Kozłowski. Teraz w ringu Jerzy Rybicki. Grzegorz Brynda, widzimy, pozdrawia naszych widzów. Chwilę porozmawiamy z Grzegorzem Bryndą, który zdobył złoto w kategorii do 52 kg. No i rozmawiamy z Grześkiem. W finale spotkałeś się z Grzegorzem Kozłowskim. No i walka, trzeba przyznać, była zacięta i była emocjonująca. No tak, my już boksowaliśmy po raz czwarty z kolei. Trzy razy z Grześkiem wygrałem oraz dzisiaj, a raz przegrałem z nim na Mistrzostwach Polski juniorów. Jak myślisz, co zadecydowało o twoim zwycięstwie? Klucz do wygranej? Znaczy, klucz do wygranej to był atak na Grześka, bo jeśli gdybym na Grześka czekał, to on by mnie zasypał gradem ciosów. Po prostu odparłem jego atak, zadałem swój styl walki i dlatego wygrałem po raz kolejny. Dużo ciosów po dole Grzesiek serwował dla ciebie. Jak sobie poradziłeś z tym kondycyjnie? Nie zabrakło tchu w końcówce? Znaczy, tchu trochę zabrakło. Grzesiek nie bije, bije mocno, ale bije po łokciach. On nie bije na wątrobę, ja mam szczelną gardę, dlatego ja na takie kartki to nie jestem zawodnik. Gdyby weszły normalne maszynki, wtedy bym wygrywał z każdym w Polsce. Nie ma lepszego na maszynki. A jak przygotowywałeś się w ogóle do tego starcia w Grudziądzu? A przygotowałem się bardzo, byłem na obozie w Mikoszewie, tam cały czas miałem wytrzymałość. Przez dwa tygodnie, przez tydzień robiłem szybkości, no i przyjechałem tutaj. Dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję. Posłyszeliśmy komentarz Grzegorza Bryndy, który po bardzo ładnej walce pokonał Grzegorza Kozłowskiego. A w tej chwili mamy już w ringu głównych bohaterów w kategorii 60 kg, czyli narożnik czerwony Dawid Michelus, Sokół Piła, i narożnik niebieski Mateusz Ptasiński, Magic Boxing Brzesko. Faworytem na pewno Dawid Michelus, chociaż wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z Dawidem już po zawodach. Przyznał, że jeszcze nie jest w szczytowej formie, że dopiero wchodzi w okres łapania świeżości, łapania odpowiedniej dynamiki. A przypomnijmy, że wczoraj rywalem Dawida Michelusa był reprezentant PKB Poznań, Damian Wrzesiński. Tam była naprawdę dobra walka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej chwili. Walka czwarta dzisiejszego dnia. Sędzią ringowym
Maciej Dziurgot z Rzeszowa, a punktować będą Artur Gołuch, Kazimierz Piruk i Maciej Demel z Grudziądza. Od razu Michelus rozpoczyna w swoim stylu, czyli agresywnym boksem. Dawid Michelus to jest jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia, chociaż oczywiście nie jedyny, jakiego mamy. Grzegorz Brynda też jest zawodnikiem młodym, bracia Kosłowcy również. Rozluźniony Dawid nisko, lewa ręka. Stara się ustawiać zawodnika, z którym boksuje. Przypominam, że jego rywalem jest Mateusz Ptasiński, Magic Boxing Brzesko. Teraz ładnie Ptasiński. I lewy sierpowy Michelusa. Doszedł do celu jeszcze raz, lewa ręka postraszyła Ptasińskiego. Duży luz w poczynaniach Michelusa, ładna praca nóg. Wydaje mi się, że Dawid dzisiaj jakby troszeczkę bardziej żwawy, jakby troszeczkę bardziej dynamiczny w porównaniu do wczorajszego pojedynku. I teraz kombinacja ciosów po dole. W narożniku Dawida Hubert Migaczew. Myślę, że Dawid ma naprawdę szansę, żeby pojawić się w kadrze do Ligi WSB. Jest jednym z najlepszych w tej kategorii wagowej w Polsce, jeśli nie najlepszym. Teraz Ptasiński spróbował zaatakować, ale po łokciach zebrał to Dawid. Są teraz w moim narożniku, mogę ich obserwować z bardzo bliska. I od razu odejście Michelusa i zaciągnięcie rywala w narożnik. Sędzia ringowy zwrócił przez moment uwagę. Świetna kontra Michelusa. Szczelna garda również, to jest bardzo ważna i istotna metoda obrony. Ale Ptasiński w żadnym wypadku nie zamierza zrezygnować. Trzy uderzenia dynamiczne w wykonaniu zawodnika Sokoła Piła. Przypominam, kategoria to 60 kg. Dobre tempo tego pojedynku. I mamy w narożniku Mateusza Ptasińskiego. Trener tę minutę przerwy stara się wykorzystać jak najbardziej owocnie i dużo uwag śle do swojego zawodnika. I minutowa przerwa za nami, rozpoczynamy drugą rundę. Świetna akcja Michelusa, lewy, prawy i zejście na bok. Teraz balansem ciała uniknął ataku Ptasińskiego. Ponownie próba lewego sierpa z dołu, może lewego podbródkowego, taki trudny do zidentyfikowania cios. Ale również trudny koordynacyjnie. Nie ma kalkulacji ze strony jednego i drugiego. Jest aktywny boks. To wstępne badanie trwało bardzo krótko, albo nawet nie było go wcale, bo od razu zaczęła się realna walka.
Asiński powinien chyba trochę wyżej ręce podnieść, bo w tej chwili głównie na uderzeniach po głowie skupił się Michelus. Zobaczmy, jaka płynność wyjścia z defensywy Michelusa. Przyjemnie się to ogląda. Dawid jest w lepszej formie niż wczoraj, takie mam wrażenie. Wspominają już o tym. Nie oszczędza Mateusza Ptasińskiego. Michelus. Teraz chyba będzie trochę zwolnienie tempa. Ciężko byłoby przez 3 minuty cały czas tak ofensywnie boksować, być cały czas w takim natarciu. Więc trzeba oczywiście te siły umiejętnie rachować. Pamiętajmy, że w przeciągu 3 dni toczy się tutaj 3 walki, a wczoraj Dawid miał nie lada orzech do zgryzienia, bo konfrontował się z Damianem Wrzesińskim z PKB Poznań. Samym lewym prostym teraz spróbował Michelus. Wokół ringu oczywiście trwają rozgrzewki innych zawodników, którzy w tych cięższych wagach będą rywalizować już za parę, tudzież paręnaście minut. I koniec rundy drugiej. Finał w wadze do 60 kg. Widzimy w tej chwili Michelusa w narożniku. Po prawej stronie Hubert Migaczew. Staram się podsłuchać, co mówi Hubert Migaczew, ale niestety moje ucho nie sięga aż tak daleko. Także jeżeli ktoś potrafi czytać z ruchu warg, to będzie wiedział, co podpowiedział Hubert Migaczew. Jeśli nie, no to musimy żyć w tej niewiedzy. I ostatnie starcie w kategorii do 60 kg. Teraz sprytnie Michelus wykorzystał liny. Ale Ptasiński też chce udowodnić, że jest czołówką w kategorii 60 kg. Przypominam, że ten bokser trenuje na co dzień w Magic Boxing Brzesko. A po drodze wyeliminował m.in. Dariusza Rabendę z Tigera Taranów. To była wczorajsza półfinałowa eliminacja. Teraz bardzo mocne uderzenie Michelusa prawą ręką. Patrzmy, 5, 6, 7, 8, 9 ciosów Michelusa. Cała seria spada uważnie. Przygląda się temu wszystkiemu sędzia ringowy. Kolejne mocne uderzenia spadają na Ptasińskiego. Wydaje się, że powinien przetrwać. Teraz spróbował zaatakować. I sędzia stopuje i wylicza Ptasińskiego. Nie jest zadowolony Mateusz z tej decyzji. Uważa, że powinien boksować dalej. Liczenie do 8 i mamy wznowienie. Trzeba przyznać, że to była szarża niesamowita Michelusa. Trzeba mieć naprawdę kawał zdrowia, żeby taki atak przeprowadzić. Ale trzeba mieć również kawał zdrowia, żeby wyjść z takiej opresji. Tutaj pokłony w kierunku Ptasińskiego. Michelus już trochę odpoczywa, nie chce podkręcać tempa, ale to była tylko chyba zmyłka.
Znowu mocne ciosy i tym razem kolejne mamy liczenie. Już mocno zmęczony jest Ptasiński, ale pokazuje, że jest ok, że może walczyć dalej. No w tej trzeciej rundzie Michelus zerwał się naprawdę do poważnych ataków i może się to podobać. Myślę, że widzowie, którzy obserwują zmagania w Grudziądzu na antenie Boxer.org, mogą być zadowoleni z tego pojedynku, bo dzieje się dużo. I kolejny raz obalamy tezę, że boks amatorski nie niesie za sobą dużych emocji. Koniec. Bez wątpienia Dawid Michelus wygra rywalizację w 60 kg i zostanie złotym medalistą, a w tej chwili widzimy na ekranie Ptasińskiego, niezadowolony, kiwa głową. Ale brawa dla niego, bo podjął rękawice. Myślę, że Hubert Migaczew może być zadowolony z postawy Michelusa, który, jak stwierdził, jest dziś nawet nie na 70% gotowy, a widzimy go w takiej formie. Proszę teraz gorące uściski Michelusa z Migaczewem. Czekamy na oficjalny werdykt. Jednogłośnie na punkty Dawid Michelus i mamy kolejnego złotego medalistę, tym razem w kategorii do 60 kg. Brawa dla Dawida, pokazał efektowny boks, ale brawa również dla Ptasińskiego, bo pokazał kawał serca. I teraz będziemy mieli nagrody dla najlepszych bokserów w kategorii do 56 kg. Numerem 1 Sylwester Kozłowski, który wchodzi już na najwyższe stopnie podium. Numerem 2 będzie Adil Aslanow, niepocieszony reprezentant SAKO Gdańsk. A z brązowym medalem rywalizację zakończą Mateusz Mazik i Michał Smerdel. Medale wręcza Zdzisław Nowak. I widzimy właśnie Sylwestra Kozłowskiego. I kolejna walka już przed nami. Tym razem zobaczymy kategorię 64 kg. Mateusz Kostecki, PKW Poznań i Rafał Perciński, Gwardia Warszawa. Wczoraj Rafał pokazał się z dobrej strony, ale jego rywalem będzie nie byle kto, bo Kostecki też doskonale wie, do czego służą pięści, doskonale wie, jak boksować. Czerwony narożnik Kostecki, niebieski narożnik Perciński. Widzimy teraz Kosteckiego. I rozpoczynamy pierwszą rundę. Wypruł z narożnika Kostecki, jakby brał udział w sprincie, ale zatrzymał się na środku ringu. Przewaga w warunkach fizycznych zdecydowanie po stronie Perczyńskiego. Kostecki obniża na razie pozycję. Taki przyjął sposób obrony. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Będzie atakował po dole, to już widać z tej perspektywy. Po obniżeniu pozycji najprawdopodobniej będzie starał się atakować korpus swojego przeciwnika. Perciński dobrze czuje się, bijąc ciosy proste. To jest piąty pojedynek dzisiejszych finałów. A w ringu mamy sędziego Stanisława Zadykowicza z Białegostoku. Stoku.
Przypominam, kategoria 64 kg. Mateusz Kostecki w dniu wczorajszym pokonał jednogłośnie na punkty Jacka Wyleżała z Konkordii Knurów. Z kolei Rafał Perciński również jednogłośnie zwyciężył Marcina Latochę. Obaj zaprezentowali dobry boks, dlatego ostrzymy sobie zęby na ten pojedynek. Prawym sierpowym ma być Kostecki, słyszymy z jego narożnika. A my w tej chwili widzimy narożnik Perczyńskiego. Uderzenie na sadą wskazuje sędzia. Przypominam, sędzia Zadykowicz. Ładna kontra Perczyńskiego prawą ręką. Przypominam, że Perczyński jest zawodnikiem pokusującym z odwrotnej pozycji. Podobnie zresztą jak jego oponent. Teraz trochę w tył, w plecy uderzył. Kostecki zwraca na to uwagę sędzia. Szybka reakcja. I zabrzmiał ostatni gong. Będziemy mieli teraz przerwę. Pierwsza runda za nami. Widzimy Perczyńskiego. Finale 69, grupa A, zobaczymy Tomasza Kota i Mateusza Kopca. Zobaczmy, jaki aktywny jest trener Gwardii Warszawa. Dokładnie wszystko pokazuje, jak trzeba bić się z Kosteckim. Ale pogodny wyraz twarzy, to możemy się domyśleć, że póki co Rafał spełnia założenia taktyczne. No i czas na dyskusję się zakończył. Pora rozpocząć drugą rundę finału w kategorii do 64 kg. Dobrze Kostecki w defensywie. Balansem ciała uniknął ataku, ale teraz Perczyński trafił i teraz ładny podbródkowy, to chyba było to, o czym wspominał trener w narożniku. Perczyński ewidentnie unika bitki gdzieś tam po linach, bitki w narożniku, szybko szuka zejścia do środka ringu, w tym miejscu czuje się najlepiej, więcej prawie w prostych powinien stosować teraz właśnie tak. I dobry unik przed lewym sierpowym Kosteckiego. Teraz odkrywa się Kostecki. To co mówiłem, ciosy na korpus. Wyższe tempo na pewno niż w pierwszej rundzie. Aby była to tendencja zwyżkowa i żebyśmy zobaczyli jeszcze lepszy boks w tym starciu i jeszcze lepszy w końcowym. Teraz wpadł Kostecki i zwraca na to uwagę sędzia. Sędzia jest dzisiaj czujny, niczym stróż. Stróż prawa, można powiedzieć, prawa bokserskiego oczywiście. Ładna praca nóg Perczyńskiego, odskoczył. I teraz dobra akcja Kosteckiego. Przestrzelił Perczyński.
musi bardziej uważać na doły zawodnik Warty Warszawa. Tam znajduje miejsce Kostecki w czerwonym kasku. I teraz na górę lewy. Od razu uwaga, z narożnika trafiłeś, Mateusz, lewym. Stop. I koniec rundy. Jeszcze spróbował dosłownie w ostatniej sekundzie Kostecki, ale nie była to próba udana. Widzimy w narożniku Kosteckiego jego trener Michał Nowak, poznański klub bokserski, czyli PKB. W tle Kazimierz Kiczyński, który zapewne analizuje to, co działo się przed kilkunastoma sekundami na ringu. Po zakończeniu tej walki będziemy mieli koronację w kategorii 60 kg, czyli złoto otrzyma Dawid Michelus, a srebrny medal pofrunie do rąk Mateusza Ptasińskiego. Ale teraz ostatnia runda w dywizji 64 kg. Narożnik niebieski, kask niebieski, Rafał Perczyński. W czerwonym stroju Mateusz Kostecki. Teraz dobry początek Perczyńskiego. I znowu próba takiego lewego sierpowego z dołu. Kostecki ma bić po zwodzie. Ładnie uniknął Perczyński ataku i sam przeszedł płynnie do kontrataku. Więcej szumu robi w ringu Kostecki. Pytanie, jak zinterpretują to sędziowi punktowi. A w tej chwili punktują Kazimierz Piruk, Piotr Topolewski i Zbigniew Zagrodnik. Bardzo ładna akcja Perczyńskiego. Takimi właśnie uderzeniami trafiał w pojedynku półfinałowym i teraz również w finale pokazał swoją najmocniejszą broń. Wysoko ręce ma trzymać Perczyński. Końcówka trzeciej rundy. Trochę na ślepo Kostecki spróbował szczęścia, nie udało się. I mamy koniec w kategorii 64 kg. Niebawem poznamy zwycięzcę, złotego medalistę Grand Prix w Grudziądzu. Widzimy Kosteckiego w narożniku. Z kolei optymizm panuje w kornerze Perczyńskiego.
karty punktowe na naszych ekranach. Czyja ręka wędruje w górę, za moment się tego, o tym dowiemy. Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Rafał Perczyński, Gwardia Warszawa. Kolejny niejednogłośny werdykt, to wskazuje nam tylko o tym, jak bardzo wyrównane są te finały. No i bardzo dobrze, bo zawsze lepiej ogląda się pojedynek, w którym mają coś do powiedzenia dwie strony. A tak właśnie było w tej konfrontacji. Ale nieznacznie lepszy okazał się Perczyński. Gratulujemy oczywiście. W tej chwili widzimy już kolejny pojedynek, 69 kg. No tymczasem dochodzi do niecodziennej sytuacji. Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Mateusz Kostecki. Nieporozumienie niestety organizatorów. No i to Mateusz Kostecki. No znowu sędzia się pomylił. Troszeczkę się pogubił sędzia w tej całej sytuacji, bo ręka... No już nie wiemy zupełnie, co się dzieje. No, Kostecki zwycięża, sędzia podnosi rękę Perczyńskiego. Więcej uwagi trzeba zwracać na pewno na te aspekty. Od razu ożywienie na trybunach. Rozgorzała dyskusja na temat tego pojedynku, tego werdyktu. Tymczasem dekoracja za chwilę odbędzie się finalistów w kategorii do 60 kg. Złoty medal Dawid Michelus, srebrny Mateusz Ptasiński, a brąz poleci do Dawida Wrzesińskiego i Dariusza Rabendy. Dawid już czeka na koronację. I właśnie w tej chwili, no jeszcze nie w tej chwili, trochę ta chwila się przedłużyła i już mamy złoty medal na szyi Dawida Michelusa. Gratulacje. Pamiątkowy dyplom. Ale brawa również należą się Mateuszowi Ptasińskiemu. Brakuje na podium brązowych medalistów. Być może już opuścili Grudziądz. A my już przechodzimy do kategorii 69 kg i w tym momencie będziemy mieli grupę A. Ta kategoria została podzielona na dwie grupy ze względu na dużą liczbę uczestników. W narożniku niebieskim Mateusz Kopiec, Feniks Warszawa. W narożniku czerwonym reprezentant Rasz Kielce, Tomasz Kot. Sekundantem Kopca jest Hubert Migaczew. Od lat odpowiedzialny za to, co dzieje się w Feniksie Warszawa. Ładnie lewym prostym rozpoczął Kopiec. Drugi lewy prosty doszedł do celu. Na razie do tej broni ogranicza się Kopiec, a Kot ogranicza się na razie do defensywy. Coraz więcej kilogramów na ringu, więc ciosy również coraz więcej ważą.
Teraz ładna akcja Kota. Próba lewego sierpowego. Widzimy właśnie Huberta Migaczewa. O, w tej chwili jest Hubert Migaczew. Wyprostowana sylwetka. Przez chwilę. To oczywiście narożnik Mateusza Kopca. Teraz ładna akcja trenującego w Feniksie Warszawa Mateusza. No i próbowała odgryźć się Tomek Kot. Nisko opuszczone ręce Kopca prowokuje rywala do ataku. I sam próbuje odpowiedzieć tym samym. Zobaczmy, jak uważnie Hubert Migaczew przygląda się temu, co się dzieje na ringu. Miejmy nadzieję, że pod wodzą tego selekcjonera wrócimy do starych, dobrych czasów w boksie amatorskim. Teraz mocny atak Kota i sędzia przerywa. Jest to szósty pojedynek dzisiejszych finałów. W ringu sędziuje Rafał Komar z Krakowa. I koniec pierwszej rundy. I widzimy narożnik Mateusza. Zobaczmy może, jak radzili sobie obaj zawodnicy w półfinałach, które odbywały się wczoraj. Mateusz Kopiec pokonał 3-0 Damiana Mielewczyka z Wisły Tczew, Tomek Kot zwyciężył Grzegorza Kołodzieja również 3-0. To był pojedynek pomiędzy drużynami z Kielc, bo Kołodziej trenuje w Boxing Kielce, a Tomasz Kot, przypominam, jest zawodnikiem Raż Kielce. I wznawiamy pojedynek, druga runda. Póki co mamy tendencję taką, że im dalej w las, czyli im dłużej pojedynek trwa, tym więcej grzybów, czyli tym więcej ciosów. Piłce nożnej oczywiście solą tego sportu są gole, no w boksie solą sportu są rzecz jasna czyste, ładne techniczne uderzenia. Teraz Kot postraszył Mateusza prawym sierpowym. No, lewy prosty Kopca. Musi być zwód, taka uwaga do Tomasza Kopca od jego trenera. Poza ekranem Roman Szymański przygotowuje się do swojego pojedynku, tarczuje z trenerem. A Roman Szymański już wystąpi w następnej walce. W tej samej kategorii, tylko że w grupie B. Intensywna rozgrzewka z jego strony. Miejmy nadzieję, że również Kot z Kopcem rozgrzeją się.
Teraz zaryzykowali wymianę. Przyspiesza kot. No i taki moment nostalgii bokserskiej. Przerwał to wszystko kopiec. Nastawił się na lewy sierpowy z dołu kot. Na razie żaden z tych ciosów nie doszedł. Z kolei głównym atutem kopca póki co jest lewy prosty. I koniec drugiej rundy. Ponownie widzimy narożnik Mateusza Kopca. A w tej chwili przechodzimy płynnie do kornera czerwonego i na naszych ekranach Tomasz Kot. I co widzimy dobitnie? Jego trener. Z uwagą obserwuje Huberta Migaczewa, dużo uwag przekazuje swojemu zawodnikowi. Ale z tego co widzę, to jest taka dobra komunikacja. Zresztą póki co wszyscy chwalą sobie współpracę z trenerem Migaczewem. Miejmy nadzieję, że to jest dobry omen na przyszłość. A rozpoczynamy już decydujące starcie w kategorii do 69 kg. Kot teraz spróbował po dole. Przypominam, że redakcja Boxer.org od wczoraj obecna jest w Grudziądzu. Zapis wszystkich wczorajszych walk można obejrzeć oczywiście na naszej stronie, na naszym YouTube. Jest również do wglądu, między innymi wywiad z organizatorem Kazimierzem Kiczyńskim. Mamy podgląd na to, co dzieje się w dalszym planie za ringiem. Widzimy rozgrzewka, tam jeszcze jakieś masaże wchodzą w grę. Oczywiście nie można z marszu do ringu wejść, najpierw trzeba solidnie rozgrzać wszystkie mięśnie. Wszyscy pięściarze amatorscy, którzy już troszeczkę dłużej boksują, doskonale o tym wiedzą. A fani pięściarstwa na pewno mogą zaliczyć ten weekend do bardzo, no, poniekąd udanych, poniekąd nieudanych, mam na myśli. Między innymi to, że było bardzo dużo boksu amatorskiego. Od wczoraj jesteśmy w Grudziądzu, o czym wspominałem, ale również było sporo emocji na ringach zawodowych. Wczoraj Felix Szturm w kategorii średniej przegrał z Danielem Gillem, stracił swój pas WBA, a z kolei Australijczyk do tytułu IBF dołożył właśnie to trofeum. No i niestety w nocy czasu polskiego, dokładnie o 5:00, do walki życia przystąpił Grzegorz Proksa. I na nieszczęście Super G pojedynek zakończył się przed czasem, zwyciężył Gennady Golovkin i to on zachował mistrzowskie tytuły. I wielkie serce Proksy nie wystarczyło niestety do zwycięstwa, a Golovkin potwierdził absolutnie swoją klasę i renomę. Pokazał, że jest jednym z najlepszych pięściarzy w swojej kategorii wagowej, jeśli nawet nie najlepszym. Wielkie brawa dla Kazacha, bo pokazał naprawdę kawał fantastycznego, świetnego boksu. Oczywiście dokładniej analizować będziemy walkę Proksy z Golovkinem już we wtorek w kolejnym odcinku magazynu pięściarskiego Sparring. Zapraszam już z tego miejsca na 19:45 we wtorek. Tymczasem zakończyła się trzecia runda pojedynku Tomasza Kota z Mateuszem Kopcem. Do dekoracji przygotowują się
pięściarze wagi 64 kg, Mateusz Kostecki, Rafał Perczyński. A brązowymi medalistami 64 kg są Jacek Wyleżał, Konkordia Knurów i Marcin Latocha, Róża Karolino. Widzimy teraz sędziego ringowego. Jednogłośnie na punkty zwycięża Tomasz Kot, Rasz Kielce. I to on jest złotym medalistą w kategorii 69 kg, grupa A. Wydaje się, że Mateusz Kopiec nie ma zastrzeżeń co do werdyktu. Dyskusja jeszcze krótka Tomasza Kopca z Hubertem Migaczewem. No i podziękowania dla tych wszystkich, którzy oglądali poczynania Kota z Kopcem. Czas na dekorację. 64 kg. Mamy Mateusza Kostockiego. Nie ma Rafała Perczyńskiego na razie. Przypominam, że tutaj było sporo zamieszania. Najpierw został ogłoszony zwycięzcą Perczyński, potem jednak okazało się, że była to pomyłka. I srebrny medal powędrował koniec końców w ręce Perczyńskiego, a złoto właśnie do Mateusza Kostockiego. Zdzisław Nowak teraz gratuluje Mateuszowi Kosteckiemu. Przypominamy, że Mateusz Kostecki jest wychowankiem PKB Poznań. Za chwilę rozpocznie się rywalizacja w kategorii 69B, a my porozmawiamy z Mateuszem Kosteckim. Naszym gościem Mateusz Kostecki. Zdobyłeś dzisiaj złoty medal w kategorii do 64 kg. Jak ocenisz swój występ? Bo Rafał Perczyński na pewno do łatwych przeciwników nie należał. No, jak oceniam swój występ? Uważam, że boksowałem troszkę za sztywno. Nie było jeszcze tej szybkości. No, ale na młodzieżówkę się szykuję, także Grand Prix za niedługo w Poznaniu. Na nie też trzeba być przygotowanym. No, i myślę, że dobrze było. Sporo zamieszania było, prawda? Bo najpierw został Rafał ogłoszony zwycięzcą, potem ty. Ale na szczęście wszystko zostało wyjaśnione. To Grand Prix raczej tak jako mocne sparingi traktuję przed mistrzostwami Polski po prostu. Trzeba jechać na mistrzostwa i tam się pokazać z najlepszej strony. Czyli co, teraz wracasz na salę treningową i będziesz szlifował formę, tak? Tak, najpierw na Grand Prix do Poznania, a później na młodzieżówkę. Dobra, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Komentarz od Mateusza Kosteckiego. Tymczasem wracamy już na ring. Przypominam, że walczą w tej chwili przedstawiciele kategorii 69 kg. Niebieski kask Roman Szymański, PKB Poznań, a w czerwonym Patryk Godlewski, Boxing Chojnice. Patryk wczoraj sprawił niespodziankę i pokonał Emurolda Zajkrowa z Stachu Gdańsk. A Roman Szymański z kolei Piotra Sokołowskiego ze Sztormu Szczecin. Tak wyglądała ich półfinałowa droga. Zobaczmy, jak już ten najważniejszy pojedynek, czyli finał, będzie wyglądał. Mocna wymiana na początek. To już jest siódmy pojedynek finałowy w Grudziądzu. Rzućmy okiem może na obsadę sędziowską. W ringu Artur Gołuch, a na punkty będą sędziować Maciej Dziurgot, Zbigniew Zagrodnik i Stanisław Zatykowicz. Rozcięcie krew z nosa Patryka Godlewskiego leci, ale na razie jest to małe krwawienie, więc nie ma potrzeby, żeby przerywać i odsyłać zawodnika do narożnika w celu wytarcia.
przerywa sędzia. Już troszeczkę za dużo klinczu było. Wracamy do dystansu. Próbował bezpośrednio Godlewski zaatakować. Zobaczmy, jak teraz w tym klinczu nie szczędzili sobie ciosów. Zawodnicy i pierwsza runda za nami. Przypominam, że to jest 69 kg grupa B, a my widzimy Boxing Team Chojnice, czyli oczywiście narożnik Patryka Godlewskiego. Trenerem jest Marcin Gruchała. Kategoria 69 kg została podzielona na dwie grupy, ponieważ łącznie do rywalizacji przystąpiło aż 22 zawodników, więc trzeba było rozdzielić tych bokserów na dwie dywizje. Przez to turniej mógł pójść sprawniej i wszystko w 3 dni można było rozstrzygnąć. Tymczasem rozpoczyna się druga runda. Teraz Godlewski trafił ciosem prostym na dół, prawym prostym, bo Godlewski jest mańkutem. Teraz trochę chaosu. Zobaczmy, Szymański zerwał się do frontalnego ataku. I teraz chwila spokoju. Trafił Godlewski. Trener Godlewskiego, Marcin Gruchała, z którym rozmawialiśmy wcześniej, przyznał, że Patryk wyrasta na czarnego konia tego turnieju. Zobaczymy, czy uda mu się sprawić jeszcze jedną niespodziankę i osiągnąć końcowy sukces, czyli zdobyć złoty medal. Teraz mocna wymiana. Od razu ożywiły się trybuny. Trochę nieczystego boksu. Roman Szymański w klinczu próbował zadawać ciosy. No i mamy odesłanie do narożnika. Tak jak wspominałem wcześniej. Krwawiący nos Patryka Godlewskiego, ale ten mankament został już starty i możemy wracać na ring. Godlewski ma czekać na ruch przeciwnika. Takie wskazówki z jego narożnika właśnie wypłynęły. I faktycznie na razie stosuje się do tej taktyki. Poczekał, teraz ruszył Szymański do ataku. Zobaczmy, mamy troszkę bójki ringowej. Zakrwawione lewe ramię Szymańskiego. To poprzez ten nos Godlewskiego chyba. Szymański najlepiej czuje się w klinczu. W taki sposób mu odpowiada. Znowu trzeba wytrzeć nos. Odesłanie do narażnika. Od razu stopuje sędzia. Dużo pracy ma tym razem sędzia ringowy. I ładnie na sam koniec Godlewski trafił ciosem prostym. W tej chwili widzimy narożnik Romana Szymańskiego, czyli reprezentanta poznańskiego klubu PKB Poznań. Tuż
Tuż po tym pojedynku będziemy mieli koronację dla najlepszych zawodników w wadze 69A. Przypominam, że złoto poleci w ręce Tomasza Kota, a srebro do Mateusza Kopca. No i koniec przerwy. Za chwilę ostatnie 3 minuty w kategorii 69 kg. Godlewski nastawiony na kontrę. Widać, że to mu pasuje. Lubi poczekać na rywala. I znowu będzie trzeba wytrzeć zakrwawienie. A nie, tym razem chodzi o but. Tak, widzimy, szybkie będzie zawiązanie buta. No i jeszcze nas przy okazji. No teraz sędzia nam zaprezentował szybką pracę nóg, bo żeby uniknąć kolizji z Romanem Szymańskim, to musiał szybko przeskoczyć na drugą stronę ringu. Zobaczmy, co się teraz dzieje w narożniku. Dużo hałasu, dużo szumu, ale niestety nie tak dużo ciosów celnych. A w tył głowy uderzył Roman Szymański. Taka była chyba uwaga sędziego ringowego. Znowu odesłany w narożnik Patryk Godlewski. Widzimy, żeby sędzia, żeby nie przerywać, to sam naprawił kask, a tutaj mamy na ekranie jednego z sędziów punktowych. A nie, jest to delegat techniczny, przepraszam, nie sędzia punktowy. No i teraz mocno trafił Godlewski. Chyba jeden z najmocniejszych uderzeń dzisiaj. Odbił się Godlewski od lin, to jest zakazane, nie można tak robić. Można powiedzieć, że tutaj never ending story, jeśli chodzi o ten nos, ponownie odesłany do narożnika. No i tym razem but daje o sobie znać. Miejmy nadzieję, że już obędzie się bez tych wszystkich kłopotów technicznych i będziemy mogli skupić się tylko na boksie. Tym razem Szymański. I głośne, dosadne teraz komentarz sędziego. Stop. I możemy wznowić. Szarpany jest to pojedynek, nie ma tutaj czystego boksu na dystans, czy też czystych wymian w półdystansie. Tak naprawdę co chwila jest clinch. I koniec. Trzecia runda za nami, także mamy zakończenie pojedynku w kategorii 69 kg grupa B. Widzimy na ekranach Romana Szymańskiego, PKB Poznań. Była to walka łatwa do punktowania ze względu na to, że była po prostu nieczysta.
musiał się mieć na baczności również sędzia ringowy. No i widzimy teraz Patryka Godlewskiego i jego trenera. Jednogłośnie na punkty zwycięża Roman Szymański, PKB Poznań. Ładnie się ukłonił Roman. Gratulacje oczywiście. I czas na koronację najlepszych w grupie A z kategorii 69 kg. Widzimy właśnie Tomasza Kota, widzimy Mateusza Kopca. Medal dla Mateusza, Feniks Warszawa. No i również pamiątkowy dyplom. No i najważniejszy, najwyższy stopień podium dla Tomasza Kota, złoto. Również dyplom. Tymczasem zaczynamy walkę w 75 kg, grupa A. Tomasz Jabłoński, Sako Gdańsk kontra Kamil Szeremeta, Hetman Białystok. W czerwonym stroju, w czerwonym kasku mamy Kamila, nie, przepraszam, Kamila mamy w niebieskim, a w czerwonym mamy Tomasza Jabłońskiego, który znany jest z tego, że potrafi zajechać swojego przeciwnika kondycyjnie. Tego obawiał się Kamil Szeremeta. Zobaczymy, czy tak będzie. Wczoraj Kamil Szeremeta był autorem najefektowniejszego zdecydowanie knockdownu. Bardzo mocno trafił swojego rywala i wydawało się, że ten już nie wstanie, ale jednak wykazał hard ducha. Ofiarą Szeremety był Wiktor Perciński z Gwardii Warszawa. Pojedynek zakończył się na punkty jednogłośnym zwycięstwem Kamila. Ale sam Kamil przyznał, że był zdecydowanie zbyt pasywny. Teraz już troszeczkę inna postawa utytułowanego i utalentowanego boksera z Hetmana Białystok. Z kolei Tomasz Jabłoński rozprawił się z Barańskim Radosławem z Krzyżostrowiec i bardzo dobrze pokazał właśnie kondycję, to raz, a dwa, lewy sierpowy, który ustawiał tak naprawdę rywala. Czy to lewy sierpowy na dół, czy to lewy sierpowy na górę, zobaczymy, czy dzisiaj też będziemy świadkami tak efektownych ciosów. To jest ósmy pojedynek finałowy. Tym razem sędzią ringowym jest Maciej Demel. Osoba stąd, z Grudziądza. Szeremeta przestrzelił, szkoda, że Jabłoński nie zdecydował się na kontrę. Widzimy tutaj trenera Hetmana Białystok. Ze stoickim spokojem obserwuje poczynania swojego podopiecznego. To jest tak zwana siła spokoju, proszę Państwa. Teraz akcja Jabłońskiego. Kamil Szeremeta
na bardzo mocne uderzenie. Mówił o tym sam Wiktor Perciński, który wczoraj z nim przegrał, że kopie bardzo mocno. Zobaczymy, czy dzisiaj to się potwierdzi. I koniec pierwszej rundy. Teraz Kamil Szeremeta. Na naszym ekranie po drugiej stronie oczywiście Tomasz Jabłoński, Zachów Gdańsk. Pojedynek Białego Stoku z Gdańskiem. Chyba ciosy podbródkowe sugeruje trener. Zobaczmy, czy uda nam się wyczytać coś z dyskusji w narożniku Jabłońskiego. Kamil Szeremeta powiedział, że Jabłoński zapewne będzie chciał kondycyjnie rozegrać ten pojedynek i kondycyjnie zajechać Szeremetę, który jeszcze nie jest w kluczowej formie. Przyznał się Kamil szczerze, że to jeszcze nie jest taka forma, na jaką by liczył. No i przyznał również w rozmowie po pojedynku, że być może niebawem, w niedalekiej przyszłości przejdzie na boks zawodowy. Ale niestety więcej szczegółów nie udało nam się wyciągnąć od Kamila, więc musimy czekać na kolejne informacje. Tymczasem obserwujmy, jak być może ten przyszły zawodowiec spisuje się jeszcze w kasku i w koszulce, bo oczywiście w boksie zawodowym nie ma również koszulek. Teraz ładnie Jabłoński trafił. Dobra, kombinacja Jabłońskiego. Wydaje się, że przewaga szybkości jest po stronie Jabłońskiego. Uwaga na głowę. Powiedzieć z narożnika, że Szeremeta rzekomo nie ma już siły, że Jabłoński powinien przyspieszyć, ale widzimy teraz Szeremeta jakby nie potwierdzając tej tezy zabrał się do ataku. Dobry lewy prosty Jabłońskiego. Reprezentant Zachów Gdańsk. Próba podbródkowego Szeremety. Teraz lewy na dół. Trochę klinczu. Dużo klinczu, tak jak w poprzednim pojedynku z udziałem Romana Szymańskiego, tak i tutaj historia troszeczkę podobna. W narożniku czerwonym Tomasz Jabłoński, w narożniku niebieskim Kamil Szeremeta. Przypomniał o tym anonser dzisiejszych zawodów. Koniec
Tuż po tym pojedynku nastąpi koronacja najlepszych w kategorii 69 kg grupa B. Przypominamy, że złoto trafiło w ręce Szymańskiego, a srebro dla Patryka Godlewskiego. I mamy początek ostatniej, trzeciej rundy. W 75 kg jest to limit tej kategorii wagowej. Też została rozdzielona na dwie grupy, ponieważ aż 32 pięściarzy przystąpiło do rywalizacji. Jest to najliczniejsza ze wszystkich kategorii wagowych, jakie możemy obserwować tutaj w Grand Prix w Grudziądzu. Tak, jeszcze raz ponawiasz. Tomek Niesiar, ustaj. Korzystając z okazji, ponownie zapraszam wszystkich na wtorek na godzinę 19:45 na Boxer.org. Odbędzie się siódmy odcinek magazynu pięściarskiego Sparring. Przygotowaliśmy nie lada gratkę dla naszych widzów, ponieważ podczas tego odcinka wyemitujemy rozmowę z Tomaszem Adamkiem, z którym udało nam się porozmawiać kilka dni temu. Także będzie o czym mówić. Oczywiście wszystko związane z sobotnią walką Tomka Adamka z Travisem Walkerem. Lewy sierpowy teraz szeremety na dół. Szeremeta zaryzykował, poszedł na wymianę, ale Jabłoński nie zdecydował się na kontrę. Jabłoński powinien szukać swojego szczęścia raczej na dystans. Ten lewy prosty parę razy zdołał dotrzeć do celu, więc czemu nie skorzystać z niego kolejny raz? Tak, teraz właśnie dobra akcja i skontrowany odpowiednio szeremeta. Na pewno widzieli to sędziowie punktowi. Zrywa się szeremeta, ale widać, że jest już zmęczony. To, o czym mówił, to nie były słowa bez pokrycia, bo faktycznie kondycyjnie jeszcze nie jest najlepiej. Teraz Jabłoński troszeczkę poskakał. I próba lewego sierpowego szeremety przestrzelona. I koniec walki w kategorii do 75 kg grupa A. Pogratulował trener hetmana Białystok Jabłońskiemu. Chyba nie do końca zadowolony jest coach szeremety. W tle widzimy Grzegorza Bryndę, który zdobył dzisiaj złoto. Przypominam, że w finale pokonał Kozłowskiego. Teraz tak, mamy dokładny podgląd na Grzegorza. Pokonał swojego imiennika Grzegorza Kozłowskiego w wadze oczywiście 52 kg. I za chwilę poznamy zwycięzcę. W zdecydowanie cięższej wadze. Chwila niepewności jeszcze przed nami. Stosunkiem głosów 2 do 1 zwycięża Tomasz Jabłoński, Sako Gdańsk. Brawa również dla Tomasza, od Tomasza dla Kamila Szeremety.
A przed nami będzie wyróżnienie dla tych najlepszych z kategorii 69 kg. Widzimy Patryka Godlewskiego. Już zajął swoje miejsce. Za chwilę pewnie pojawi się również Roman Szymański, czyli złoty medalista. Chociaż na razie Romana nie ma. O, już biegnie. Już jest gotowy, zadowolony. Nie może być inaczej. No proszę, miła atmosfera między Godlewskim i Szymańskim. Wzajemne gratulacje, uśmiechy. A my postaramy się za chwilę usłyszeć komentarz Romana co do występu z Patrykiem Godlewskim. Pamiątkowe zdjęcie. W chwili rozpoczyna się walka pomiędzy Michałem Łoniewskim i Przemysławem Kulikiem. Chwilę podejdzie do nas Roman Szymański. Więc będziemy mogli usłyszeć komentarz na gorąco. I widzimy zmagania w grupie B kategorii 75 kg. W kasku niebieskim Przemysław Kulik z PKB Poznań, a w kasku czerwonym Michał Łoniewski kontra Elbląga. Dołącza do nas już Roman Szymański. Także rozmawiamy z Romanem Szymańskim. Tam jest kamera, tak jest. Jesteśmy już po finałach. Twoim rywalem był Patryk Godlewski. No i trzeba było się trochę napracować, prawda? Bo Patryk jest przeciwnikiem jednak wymagającym. Przeciwnik wymagający, na pewno niewygodny, bo to Mańkut, ale już kiedyś z nim boksowałem. Wiedziałem mniej więcej jak zaboksować, na pewno postawił wyższe warunki i wymagania niż poprzednicy, ale i tak zaboksowałem, myślę, to co chciałem. Wiadomo, że mogło być lepiej, no ale po walce zawsze można tak mówić. Dużo klinczu było w waszym pojedynku i dużo takim, powiedział, boksu ciężkiego do oglądania, bo jednak głównie to był klincz i ciosy gdzieś tam w przepychance. No muszę powiedzieć, że to była głównie zasługa mojego przeciwnika, ponieważ strasznie się pchał na mnie do przodu, pchał się, szarpał. No i nieraz mi się udało zejść, skontrować, a kiedy już we mnie wpadł, był klincz, ja po prostu przestawałem boksować, starałem się być pasywny, to on po prostu zaczynał pracować, no i wyglądało to jakby nadrabiał nade mną przewagę, a nie chciałem, żeby to tak wyglądało, więc musiałem też oddawać i dlatego to trochę tak wyglądało. A jak ogólnie radzisz sobie z mańkutami w ringu? Myślę, że okej, coraz lepiej na pewno. Na początku moje pierwsze walki były ciężkie z mańkutami, a teraz już nauczyłem się, że tak powiem, tego cwaniactwa bardziej ringowego i jest coraz lepiej naprawdę. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, a mógłbym jeszcze coś powiedzieć? Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, którzy w tym co robię są ze mną, mojej dziewczynie, całej rodzinie, wszystkim, o których zapomniałem. Tutaj firmę, która mnie wspomaga, Agrohest, panu Tomkowi Rybarczykowi, super gość, dziękuję wszystkim. Za nami rozmowa z Romanem Szymańskim. Widzimy, że Roman zadowolony ze swojego występu. Tymczasem już zobaczmy na ring, co tam się dzieje. To jest rywalizacja w grupie B, kategorii 75 kg. W czerwonym stroju Michał Łoniewski. I koniec pierwszej rundy.
widzimy w narożniku Łaniewskiego właśnie Grzegorz Bryndę. Oczywiście jest to spowodowane tym, że obaj zawodnicy trenują w tym samym klubie, czyli w Kontrze Elbląg. Chyba sporo uwag ma trener do Łaniewskiego. Ale widzimy, że ożywiona dyskusja, że również sam bokser ma swoje zdanie na temat dotychczasowych poczynań. I rozpoczynamy drugą rundę. Michał Łaniewski po drodze do finału pokonał Arkadiusza Wasilewskiego z Pirs Olsztyn jednogłośnie na punkty. Z kolei Przemysław Kulik, czyli reprezentant Wielkopolski, musiał troszeczkę się napracować i w pojedynku bratobójczym ze swoim rywalem z klubu, z Michałem Ludwiczakiem, zwyciężył niejednogłośnie na punkty. Wysoka garda Kulika. Lewy prosty Łaniewskiego, jeden drugi i odpowiedź Kulika. Mam wrażenie, że nieco dynamiczniejsza. Sędzia odsyła do narożnika Kulika. Problem z kaskiem. Już po problemie. Więc walczymy dalej. Teraz trafił Łaniewski. Zaryzykował. Tym razem ryzyko się opłaciło. Od razu Przemysław Kulik chce odpłacić swojemu rywalowi. Ładna teraz kombinacja lewej prawy. Brawa teraz dla Kulika. To jest dziewiąty pojedynek dzisiejszych finałów. W ringu sędziuje pan Kazimierz Piluk ze Szczecina. A tutaj widzimy Michała Nowaka z PKB Poznań. Widzimy już troszeczkę inny styl obserwowania walki, aktywny. Komentowanie tego, co się dzieje na ringu. Motywacja zawodnika. Każdy trener ma swoje metody oczywiście. Chociażby po wczorajszej walce Grzegorza Proksy z Gennadijem Gołowkinem możemy zwrócić uwagę na to, jak pracował Fiodor Łapień. Cały czas mogliśmy go słyszeć, jego porady, jak Grzegorz ma boksować. Przede wszystkim miał być cały czas w ruchu. Różnie to wychodziło, póki faktycznie Grzesiek był w ruchu, to było w porządku. Dopiero jak zachowywał taką statyczną pozę, to wtedy Gołowkin miał swoje 5 minut. Michał Nowak, także jesteśmy w narożniku Przemysława Kulika. W tle Dawid Michalus rozmawiał z jednym z sędziów. Dobry początek Kulika.
dobrze teraz Łaniewski uniknął ataku. Lewy na dół Łaniewskiego. Zrywa się Kulik. Przypominam, że jest to kategoria 75 kg, grupa B. Zwycięzca zdobędzie 9 punktów w rankingu Grand Prix. A jest to pierwsza eliminacja do kadry seniorów. Coraz bardziej na wymianę idą obaj zawodnicy. Dzięki temu robi się coraz ciekawsze widowisko. Tuż przy narożniku niebieskim rozgrzewa się Igor Jakubowski, który zaraz po tym pojedynku wejdzie do ringu i zmierzy się z Mateuszem Trycem. To już będzie 81 kg. Widzimy właśnie w tej chwili Igora Jakubowskiego. Ostatnie sekundy. Ktoś jeszcze zdecyduje się na ryzyko. Poszli teraz obaj na wymianę. No, uderzenie tak Kulika o mały włos mogło być w tył głowy, ale chyba mimo wszystko było to regulaminowe uderzenie. I koniec pojedynku w kategorii do 75 kg. Widzimy narożnik Przemysława Kulika. Chyba nie jest zadowolony ze swojego występu. Dawid Michelus pozdrawia widzów Boxer.org. Ponownie widzimy Dawida na naszych ekranach. Jednogłośnie na punkty zwycięża Michał Łoniewski kontra Elbląg. Także po triumfie Grzegorza Bryndy to teraz Michał Łoniewski jako drugi z reprezentantów elbląskiego klubu zdobywa złoto podczas Grand Prix w Grudziądzu. No i chyba słusznie Przemysław Kulik był niezadowolony. Nie udało się zwyciężyć. Mamy koronację już najlepszych w wadze 75 kg grupa A. Tomasz Jabłoński na najwyższym stopniu podium. A tuż obok niego Kamil Szeremeta. Tymczasem do ringu wchodzą już Igor Jakubowski i Mateusz Tryc. A my mamy podgląd właśnie na tych najlepszych z 75 kg. My postaramy się o krótki komentarz od Tomasza Jabłońskiego, który tutaj na gorąco zna nam relację ze swojego występu.
Także naszym gościem jest Tomasz Jabłoński, który wygrał rywalizację w kategorii 75 kg. Dzisiaj chyba w walce z Kamilem Szeremetą to najważniejszy aspekt to była kondycja, prawda? No chyba tak. Chyba tak. Wiedziałem, że jest trochę słabiej przygotowany kondycyjnie. Zresztą ja głównie bazuję na kondycji, ale czułem, że wyprzedzałem go prawym prostym, jak bił lewy obszerny sierp, więc później już mogłem sobie pozwolić na klincz i blokowanie walki. Więc no, czułem, że nabiłem trochę punktów i mogłem stopować sobie, nie szarp za dużo, nie wchodzi w bójki, bo jest niebezpieczny, bije mocno, bije obszerne, zamachowe i wolałem unikać tych ciosów. Wczoraj dużo uderzałeś lewym sierpem, dzisiaj chyba tego lewego sierpowego troszkę zabrakło, prawda? No tamten zawodnik akurat mi na to pozwolił, widziałem, że cały czas opuszcza prawą rękę, więc biłem to, uszkodziłem sobie trochę lewą rękę, więc dzisiaj już oszczędzałem ją, wolałem bić prawą. Więc po prostu tamten zawodnik mi na to pozwolił. Widziałem, że ma cały czas lukę, nie podnosił tej ręki. Mimo, że dostawał w każdej rundzie lewego sierpa, to i tak nie reagował na to, więc ja nie zmieniałem taktyki, biłem, spokojnie punktowałem. Wczoraj Kamil Szeremeta właśnie mówił, że twoją największą bronią jest kondycja, że ty lubisz zajeżdżać zawodników kondycyjnie. Jakoś specjalnie przygotowywałeś się teraz kondycyjnie pod ten występ w Grudziądzu? Byłem teraz na obozie z klubem Phoenix Warszawa, ale czułem się trochę przemęczony przed tym turniejem i bałem się tej walki, bo widziałem, że Kamil też jest w bardzo dobrej predyspozycji. Był w pierwszej walce z Kamilem Gardzielikiem, bardzo ładnie się zaprezentował, był szybki, dynamiczny, miał refleks. Kondycją też widziałem, nie zabrakło mu kondycji na 3 rundy, więc bałem się tej walki, ale chciałem ją stoczyć. Dużo razy z nim walczyłem, dużo z nim wparowałem, jesteśmy przyjaciółmi moim zdaniem, tak, więc była miła walka i tak miało być. Chcieliśmy zrobić dobrą walkę po prostu. On chyba przychodzi na zawodostwo, ile mi wiadomo, więc chciałem się z nim pożegnać, jak można powiedzieć, tą walką. To właśnie, jakie widzisz perspektywy przed Kamilem na zawodowych ringach? Na zawodostwo myślę, że ma predyspozycję, ma mocny cios, ma dobrą podwójną gardę, jak się uszczelni. Tak, ma duże szanse moim zdaniem. Tak? Jest jeszcze młodym zawodnikiem, jest młodszy ode mnie, mimo że ma dużo więcej walk, tak? Ale jest młodszy ode mnie i może się rozwinąć na zawodowym ringu. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zdają się potwierdzać te wszystkie słuchy wskazujące o przejściu Kamila Szeremety na zawodowy ring. Tymczasem z tego co widzę, to dużo się dzieje w ringu w tej chwili. Igor Jakubowski, niebieski kask, niebieski strój. Mateusz Tryc, czerwony kask, czerwony strój. Od początku hala jest ożywiona. To jest kategoria już 81 kg. Mateusz Tryc zadowolony, uśmiecha się w kierunku Jakubowskiego. Jakubowski na balansie, bazuje. Aktywny jest również Zdzisław Nowak, który siedzi nieopodal ringu. Zdzisław Nowak, czyli oczywiście człowiek związany z PKB Poznań. I koniec pierwszej rundy. W narożniku Mateusza Tryca mamy oczywiście Huberta Migaczewa, ponieważ Tryc jest wychowankiem Feniksa Warszawa. Widzimy w tej chwili Mateusza Tryca. Tryc we wczorajszym dniu pokonał przez RSC w pierwszej rundzie Szymona Kosmana z Gardy Gierałtowice. Z kolei Igor Jakubowski przeboksował pełne 3 rundy i zwyciężył jednogłośnie na punkty z Patrykiem Rostkowskim z Hetmana Białystok. Zaczynamy już za momencik drugą rundę. Ładna kontra Jakubowskiego. Jeszcze jedna akcja, jest szybki Jakubowski, jest dynamiczny, jest zdecydowany. Teraz ładnie ominął atak Tryca. Długim lewym prostym stara się Jakubowski trzymać na dystans Tryca. Teraz akcja w narożniku. Zobaczymy, jak to się potoczy. W tej chwili inicjatywę przejął Tryc. Bije na korpus, bije podbródkowe, ale wydaje się, że nie były to ciosy szczególnie czyste.
troszeczkę poniżej pasa, teraz Tryc uderzył. Teraz dobra akcja Tryca. Nie można się odbijać od lin, pokazuje to sędzia ringowy. Teraz świetna akcja Kubowskiego i ładny prawy podwrótkowy. Uderzony z dystansu, bardzo dobra techniczna akcja. I jeden punkt odjęty dla Mateusza Tryca za odpychanie przeciwnika. Wspominał wcześniej już o tym sędzia ringowy. Widzimy tutaj Zdzisława Nowaka. Zobaczmy z jakim skupieniem ogląda ten pojedynek. Teraz w narożniku neutralnym zawodnicy znowu się spotkali. Teraz dobry atak Tryca. Nie zdołał uniknąć tego ciosu Jakubowski. Teraz Tryc poprawia lewym prostym na dół. Cała seria ciosów z obu stron. 81 kg, a naprawdę tempo tego pojedynku jest dobre. W tej chwili widzimy Jerzego Rybickiego, prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, Jarosława Kołkowskiego, który będzie odpowiadał za wybranie najlepszych, jeśli chodzi o Polaków, do drużyny Ligi Zawodowej WSB. Prawy bezpośredni w wykonaniu Jakubowskiego, teraz trochę klinczu. Próby Tryca, dość szczelnie Jakubowski w obronie. Przy linach znowu Jakubowski stanął. Teraz mocno trafił Tryc. I zobaczmy, chyba poniżej pasa uderzenie. Igor Jakubowski składa się z bólu. Mamy wyliczenie do 10. I mamy koniec pojedynku. Dość niecodzienna sytuacja, ewidentnie Igor Jakubowski ma duże problemy, bardzo go zabolał ten cios. Niestety akurat zawodnicy byli odwróceni tyłem do mnie, także nie jestem w stanie dokładnie Państwu powiedzieć, czy to było uderzenie prawidłowe, czy było nieprawidłowe. Igor Jakubowski chyba gdzieś tam poniżej pasa się trzymał, więc trudno mi powiedzieć, czy no na pewno odczuł ten cios, to możemy zapewnić, a tutaj Mateusz Tryc, który jest zadowolony. Tak więc mamy pierwsze dzisiaj rozstrzygnięcie przed czasem. Igor Jakubowski doszedł do siebie. Ręka w górze Mateusza Tryca. Przez dyskwalifikację. Także przepraszam, moje niedopatrzenie, przez dyskwalifikację, także był to cios nieprawidłowy. I dlatego Igor Jakubowski zwyciężył. Troszeczkę kontrowersji się tutaj pojawiło przy tym pojedynku w kategorii do 81 kg. Myślę, że sędzia ringowy tak naprawdę trochę w całej tej sytuacji, można powiedzieć, doprowadził do nieporozumienia, bo wyliczył Igora Jakubowskiego do 10, po czym uznał dyskwalifikację na rzecz właśnie Igora, więc niepotrzebne, myślę, było to liczenie do 10, bo jeżeli decydujemy się na dyskwalifikację, to powinna ta decyzja zapaść natychmiastowo. W tej chwili mamy koronację zawodników w kategorii 75 kg grupa B. Wyróżnienie numer 1 trafia w ręce Michała Łoniewskiego kontra Elbląg. Drugie miejsce zajął Przemysław Kulik, PKB Poznań.
a trzecie miejsce Michał Ludwiczak, również PKB Poznań. Także tym razem górą kontra Elbląg. Tak jak wspominałem, drugie wyróżnienie dla zawodnika kontra Elbląg. Pierwszy był Grzegorz Brynda. Teraz Michał Łoniewski. Tymczasem my już zaczynamy kolejną walkę w kategorii do 81 kg również, ale tym razem grupa B. I będziemy mieli pojedynek Mateusza Kowalczyka Karbogliwice w stroju czerwonym z Kasjuszem Rzecińskim z Sacha Gdańsk. Kasjusz wczoraj wykazał się z dobrej strony. Zobaczymy, czy dzisiaj podtrzyma tę pozytywną tendencję. Na razie od zdecydowanych ataków rozpoczął Kowalczyk. Mogło się to podobać. Mocne rozpoczęcie. Przewaga po stronie Kowalczyka. Ale teraz bardzo dobra odpowiedź Rzecińskiego. Czekał i wystrzelił dwoma ciosami, które dotarły do celu. Teraz kolejna akcja. Tym razem reprezentant Sacha Gdańsk obił doły przeciwnika. Niezłe tempo jak na wagę 81 kg. Lewy prosty Kowalczyka. Teraz lewy sierpowy po uniku, po rotacji. Wyleciał ochraniacz na zęby. Tak jest, ochraniacz na zęby Kasjusza Rzecińskiego. Zgodnie z zasadami ochraniacz musi zostać przemyty, zanim trafi na swoje miejsce. To jest pojedynek 11 dzisiejszego dnia. Sędzią ringowym jest tym razem Stanisław Zadykowicz z Białegostoku, a punktują Piotr Topolewski, Eligiusz Komarowski i Artur Gołuch. Na razie dobra inauguracja tego pojedynku. Zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz ładnie bezpośrednim prawym trafił Kowalczyk. Ma przy zawodnika przy linach. Zobaczmy, prawą ręką atakuje i natychmiast odpowiedź Rzecińskiego. Teraz udało się złapać na lewy prosty. Bardzo ładna akcja Rzecińskiego. Na razie inicjatywa faluje. Przez chwilę jest po stronie jednego, potem przechodzi do drugiego. Dzięki temu mamy dość emocji na ringu w Grudziądzu. Lewy, prawy, lewy w wykonaniu Rzecińskiego, ale wszystko właściwie spłynęło jak woda po karczce, po Kowalczyku. Widzimy, Kowalczyk cały czas jest w ruchu. Rzeciński nieco bardziej pasywny w obronie, ale z kolei szczelna garda. I koniec pierwszej rundy. Finał w 81 kg, grupa B. Widzimy Mateusza Kowalczyka, Karbogliwice. Na razie dość spokojnie oddycha Kowalczyk. Mateusz Kowalczyk po drodze do finału w półfinale pokonał Dawida Cofałę z Kleofasu Katowice. Z kolei Kasjusz Rzeciński zwyciężył Adama Dybowskiego z toruńskiego Ring Wolny. Oba pojedynki były jednogłośnie na punkt rozstrzygnięte, także zarówno Kowalczyk, jak i Rzeciński zwyciężyli 3-0. I rozpoczynamy drugą rundę. Naprawdę udany początek. Miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu zobaczymy dobry pokaz boksu ze strony obu pięściarzy. Ładnie teraz skontrował Rzeciński lewą ręką. Teraz klincz, ale szybko Kasjusz z tego klinczu uciekł. Trochę
trochę nie wyczuł dystansu Kowalczyk tymi czasami. Dobry czas na korpus Życińskiego, który pomału zdaje się przejmować inicjatywę. Teraz dał się wyprzedzić Życiński. Zupełnie opuszczona lewa ręka. No i proszę, świetny atak Kowalczyka. Musiało się to zemścić. Zupełnie opuszczona lewa ręka i szybko wykorzystał to Kowalczyk. Natychmiast Życiński wysunął z tego odpowiednie wnioski, podniósł podwójną gardę. Zapewnie się poczuł w ringu po tym dobrym otwarciu. Znakomity prawy prosty Życińskiego. Bezpośredni prawy. Zobaczymy, czy powtórzy tę akcję. Teraz dwa ciosy zebrał Kowalczyk pod rząd. Będzie musiał odpowiedzieć. Ale wydaje się, że na razie skupia się głównie na obronie. Teraz kolejny atak. Pięściarza w niebieskim stroju. W niebieskich rękawicach, w niebieskim kasku. Strój jest czarny. I dobry atak z prawej ręki. Ponownie dobra prawa ręka Życińskiego. Prawy sierpowy teraz dochodzi do celu. I jeszcze raz. Ale zobaczmy, jak ambitnie podchodzi do tego Kowalczyk. Teraz ucieczka przed prawym Kowalczyka i kolejne mocne ciosy spływają po korpusie Kowalczyka, Skarbo Gliwica. Bardzo ładna kombinacja Życińskiego. Rozkręca się ten zawodnik naprawdę z minuty na minutę. I koniec drugiej rundy. Myślę, że na tę chwilę Życiński prowadzi dość wyraźnie na punkty. Widzimy właśnie w jego narożniku pozytywne nastawienie, jak widać, trenerów, zadowoleni. Nie może być inaczej. Może poza tym momentem, w którym opuścił lewą rękę i dał się złapać, to właściwie wszystko poszło zgodnie z planem. Jeszcze ostatnie uwagi w stronę Kasusza i pora wychodzić na trzecią, ostatnią rundę w kategorii do 81 kg grupa B. Blisko zwycięstwa jest Życiński. Ale teraz zaczyna atakować Kowalczyk, to on jest agresorem w tej rundzie. Bardzo dobry początek. I od razu kontra Życińskiego. Zaczyna nam się naprawdę dobry pojedynek robić. Teraz mocne uderzenia zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Sędzia wskazuje, że Kowalczyk uderzał na sadą. Odepchnięcie Kowalczyka. Próba lewego prostego Życińskiego. Kowalczyk ma boksować lewą ręką. Ale próbuje prawym bezpośrednim. Nie do końca zastosował się do tego, co mówił jego trener. Miejmy nadzieję, że już nie będzie przerw. Będziemy mogli do końca obserwować. Zobaczmy teraz cała seria Życińskiego.
się odpowie Kowalczyk. Lewy prosty Rzecińskiego, bardzo ładny. Znowu się rozluźnił Kasiusz. Najpierw cios na korpus, potem cios na górę. Ochraniacz na zęby. Drugi raz w tym pojedynku. Zdarza się, że Rzeciński wypluwa ten ochraniacz. I punkt ujemny dla Rzecińskiego. Zobaczymy, czy zdąży odrobić. Już poszli obaj na wymianę. Sędzia znowu wskazuje, że u jednego i u drugiego były nasady. Lewy prosty Rzecińskiego. Oj, teraz mocno trafił Kowalczyk. I koniec tego pojedynku. Naprawdę dobra walka za nami. 81 kg. Także nie tylko te lżejsze kategorie niosą za sobą emocje, bo tutaj też mieliśmy naprawdę sporo ciosów. Też ta inicjatywa przechodziła z rąk do rąk. Miał swoje momenty Rzeciński, miał swoje momenty również Kowalczyk. Jak zostanie to odzwierciedlone na kartach punktowych. Sędzia zbiera karty punktowe. Mateusz Kowalczyk z niecierpliwością oczekuje na werdykt sędziowski. Większy spokój po stronie Kasiusza Rzecińskiego. Widzimy te karty punktowe. Jeszcze czekamy. Czeka również Michał Nowak. Za chwilę zawodnik tego trenera pojawi się w ringu. To będzie kategoria ciężka. Mowa o Michale Gerleckim. No i poznamy zwycięzcę. Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Kasiusz Rzeciński. Niepocieszony jest Mateusz Kowalczyk z Karbogliwice. W moim odczuciu również Kasiusz Rzeciński był pięściarzem lepszym, więc zgadzam się tutaj z werdyktem sędziowskim. A w tej chwili następuje koronacja najlepszych zawodników w kategorii 81 kg grupa A. Pierwsze miejsce zajmuje Igor Jakubowski, PKB Poznań, a drugie Mateusz Tryc z Feniksa Warszawa. Widzimy już Igora Jakubowskiego, który podąża. Brązowe medale lądują w rękach Patryka Rostkowskiego, Hetman Białystok oraz Szymona Kosmana z Gardy Gierałtowica. Cała czwórka jest na podium. A my tymczasem postaramy się porozmawiać z Igorem Jakubowskim.
Z nami jest już Igor Jakubowski, czyli zwycięzca kategorii 81 kg. W finale spotkałeś się z Mateuszem Trycem i powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało, bo widzieliśmy, że wylądowałeś na deskach, najpierw sędzia ciebie liczył, potem ogłosił dyskwalifikację, jak to wyglądało, jak ten cios wyglądał Mateusza Tryca? Poniżej pasa dostałem, a nie na deskach wylądowałem. Jak nie umie bić, to nie skończy z boksem, a nie się do boksy bierze. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie zdziwiła cię reakcja sędziego, który właśnie najpierw zaczął cię liczyć? Sędzia w pierwszej rundzie od razu po drugim pierwszy raz wpadł we mnie, zarzucił mi, że go trzymam, drugi raz to samo i powiedział mi, że jeszcze raz i mi dał ostrzeżenie. Więc sędzia nie wiem, czy jest był po jego stronie, czy nie, więc niech sobie tam boksują, jak chcą. Jak w ogóle przygotowywałeś się do tego startu? Dobrze, byłem dobrze przygotowany. Czym było widać, że pierwsza, druga runda była dla mnie, że tym bardziej dostał ostrzeżenie, to nic, żadny jego cios nie robił na mnie żadnego wrażenia. To... A sędzia nie. Mniejsza w to, zobaczymy jak będzie później. Będzie drugie Grand Prix, chociaż nie trzeba nie pojadę, bo się dowiedziałem przed chwilą, że 2 tygodnie dyskwalifikacji mogę mieć za to, że nie wstałem do 10. Czy nie wstałem? Wstałem do 10, a sędzia sobie sam doliczył do 10 i mi dał dyskwalifikację, więc to już jest po jego stronie to, że jeżeli nie pojadę na to drugie Grand Prix, się nie dostanę na mistrzostwa, no to wielkie dzięki dla tego pana sędziego. No i tyle, no nic więcej. Dziękujemy w takim razie za komentarz. Widzimy, że Igor Jakubowski w dość takim trudnym, ciężkim nastroju po walce z Mateuszem Trycem. Faktycznie doszło tam do pewnych niesnasek na linii sędzia Jakubowski. Powiem szczerze, że również na linii Tryc Jakubowski. W tej chwili jednak obserwujemy już kategorię 91 kg. W czerwonym stroju Michał Gerlecki, PKB Poznań, a w niebieskim kasku, niebieskich rękawicach, czarnym stroju Dawid Dejk, Czarni Słupsk. To jest finał w kategorii 91, grupa A. 12. walka dzisiaj. W ringu sędziuje ją Zbigniew Zagrodnik z Katowic. Teraz ładna akcja zawodnika z Poznania. Zobaczmy, 3 ciosy. Unik, zejście. Dobra techniczna akcja. Sędzia przerywa. Trochę klinczu, ale w kategoriach cięższych, czy to 91, czy plus 91, ten klincz jest jakby nieodłączną częścią boksowania, ponieważ jednak tu mamy już do czynienia z dużymi organizmami, trudno je dotlenić, więc trzeba wykorzystywać każdą chwilę, żeby uzupełnić ten brak tlenu. Więc jest to sytuacja nagminna. Widzimy Michała Gerleckiego w narożniku. W tym pojedynku zobaczymy finał 91 kg, ale grupy B. Michał Cieślak zmierzy się z niedoświadczonym jeszcze na amatorskich ringach Hubertem Iwanowem. Ale w tej chwili czeka nas finał grupy A. Zaczął aktywnie Gerlecki. Sędzia mówi stop, tam jeszcze przez chwilę trwała walka, ale z obu stron. Dariusz Dejk wygrał w półfinale przez walkover z Krystianem Kawalerskim. Z kolei Garlecki również przez walkover zwyciężył z Nikodemem Jerzewskim, także obaj zawodnicy nie napracowali się wczoraj, mieli czas na odpoczynek.
powinni dzisiaj kondycyjnie wyglądać lepiej na tle innych kategorii, czy też innych zawodników, którzy wczoraj musieli trzyrundowe pojedynki toczyć. Dobry lewy prosty Dejka. Mógłby ponowić tę próbę. Teraz nastawił się na mocną prawą rękę. Teraz tak samo tą samą bronią, czyli lewym prostym odpowiada Michał Garlecki. Ładna wymiana. Dwa ciosy na korpus. Wydaje się, że więcej atutów po swojej stronie ma Garlecki, ale dobry, twardy opór na razie stawia Dawid Dejk. Teraz dał się we znaki Garlecki Dejkowi. Przypominam, że Garlecki to strój czerwony, kask czerwony, Dejk strój czarny, kaski, rękawice niebieskie. Trzeba przyznać, że jak na kategorię ciężką 91 kg warunki fizyczne obu zawodników nie są szczególnie imponujące. Od razu wpadają w klincz. Zobaczymy, czy ten klincz zostanie przerwany, czy sędzia będzie musiał interweniować. Tak jest, sędzia interweniuje. Teraz dobra akcja Garleckiego, ale nie zrobiła ona absolutnie wrażenia na Dejku. Znowu dobra akcja. Garleckiego jest aktywniejszy w tej rundzie. Dejk sugeruje, że został chyba uderzony w tył głowy. I koniec drugiej rundy. W tej chwili właśnie widzimy narożnik Dejka. Pojedynek pomiędzy Czarnym Słupsk a PKB Lechma Poznań. To jest trener oczywiście Czarnych Słupsk. A tuż po tej walce nastąpi koronacja najlepszych zawodników w kategorii 81 kg grupa B. Złoto dla Kasiusza Życińskiego, srebro dla Mateusza Kowalczyka. A brązowe medale będą wyróżnieni tymi właśnie medalami Dawid Cofała z Kleofasu Katowice i Adam Dybowski, a ring wolny Toruń. Mateusz Kowalczyk właśnie mignął przede mną, już jest gotowy na otrzymanie medalu, ale to jeszcze chwilę cierpliwości wymaga. Bo tutaj mamy rywalizację ciężkich, teraz dobra akcja, niebezpieczna akcja. W wykonaniu Garleckiego. Ponownie lewy prawy. Trochę rozluźniła się defensywa Dejka. Zobaczymy, czy wyciągnie wnioski. Spróbował Dejk na korpus. Teraz prawy sierpowy w okolice ucha. Znowu próbował ciosami na dół Dejk i były to ciosy celne, lewy, prawy. Trochę się obudził zawodnik w niebieskim stroju, w niebieskim kasku. Tym razem prawą ręką postraszył rywala. Właśnie o tym prawym sierpie mówił trener Czarnych. Uwaga na głowę. Coraz więcej klinczu. Widzimy Kasiusza Życińskiego, który niebawem otrzyma to najcenniejsze wyróżnienie.
Postaramy się z Kasiuszem zamienić dwa słowa tuż po koronacji. Wczoraj dobry występ, dzisiaj również. Tutaj widzimy jedną z fanek boksu. Tymczasem nie żałują sobie mocnych ciosów ci ciężcy, których oglądamy w tej chwili na ringu w Grudziądzu. Przypominam, niebieski kask Dawid Dejk, czerwony to Michał Garlecki. Próba podbródkowego Dejka to chyba pierwsza w tym pojedynku. Zwarcie. Odsunął się na dwa kroki. Garlecki został złapany czasem na korpus. Garlecki ściągał głowę chyba. Dejka tak to zinterpretował w moim odczuciu sędzia. I koniec pojedynku w kategorii ciężkiej, grupa A. Do pewnego momentu troszkę ospały był Dawid Dejk, ale w końcu się przebudził. Widzimy tutaj z kolei narożnik Michała Garleckiego, który jeszcze dość intensywnie dyskutuje ze swoimi trenerami. Za chwilę poznamy nazwisko kolejnego zwycięzcy finału. To już jest finał numer 12 dzisiaj. Przed nami jeszcze dwa pojedynki, w tym ten w wadze super ciężkiej. I jednogłośnie na punkty zwycięża Michał Garlecki, PKB Poznań. Michał był aktywniejszy od swojego rywala, także zasłużył na pewno na wygraną. Gratulujemy. Teraz czas na koronację tych, którzy boksowali w 81 kg. Na najwyższym stopniu podium Kasiusz Życiński. A na drugim miejscu Mateusz Kowalczyk. Widzimy wręczenie medali. Pamiątkowe zdjęcia. Medale wręcza Zdzisław Nowak. Kasiusz podziękował Mateuszowi za pojedynek. Tymczasem już zaczyna się rywalizacja w kategorii 91 kg, grupa B. Naszym gościem Kasiusz Życiński z Sako Gdańsk. Udało ci się dzisiaj wygrać i pokonać Mateusza Kowalczyka, ale wyzwanie chyba jednak było w ringu. Trzeba było troszeczkę popracować, prawda? No, mocny cios miał, to trzeba przyznać. Z trenerem ustaliliśmy sobie, że widzieliśmy wcześniejsze walki, tam usadzał chłopaków, więc ustaliliśmy sobie, że w pierwszej rundzie go męczymy na podwójnej gardzie, pojedyncze ciosy. I od drugiej rundy zacząłem już pracować. Właśnie od drugiej rundy było widać, że już tak się rozluźniłeś, ręka była nisko, już chyba poczułeś się pewnie, prawda? Już wiedziałem, że kondycyjnie jest słabo, tylko na początku leci, tak chcę jednym ciosem załatwić sprawę. No więc sobie tak ustaliliśmy, że w pierwszej rundzie właśnie go męczymy, potem od drugiej zaczynamy już robotę. Czyli co, kondycja była kluczem do zwycięstwa w tym pojedynku? Kondycja technicznie też nie była aż taki dobry, tylko że po prostu mocne ciosy takie na cepach się liczył, więc musieliśmy uważać po prostu. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Krótki komentarz od Kasiusza Życińskiego. Tymczasem wracamy już do drugiego finału w kategorii ciężkiej. A jest tutaj ciekawa historia związana właśnie z Hubertem Iwanowem. Proszę sobie wyobrazić, czy ten zawodnik toczy dopiero swoją piątą walkę.
na ringach, piątą lub szóstą na ringach amatorskich. Jest wychowankiem Huberta Migaczewa, trenuje na co dzień w Feniksie Warszawa. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Wczoraj z uwagą obserwowałem jego poczynania. Jak na nowicjusza wygląda naprawdę obiecująco, ma dobry lewy prosty. Ale jego rywalem jest Michał Cieślak, zawodnik na pewno bardziej doświadczony. Zobaczymy, czy lewy prosty Iwanowa tutaj będzie chodził tak, jak powinien. Widzimy właśnie przed chwilą próbę tego lewego prostego. Tymczasem to Cieślak zaatakował w narożniku. Iwanow wcześniej trenował m.in. K1, zdaje się. Widzimy właśnie Huberta Migaczewa. Punkt za trzymanie został nałożony na Huberta przez sędziego ringowego, a sędzią ringowym jest Eligiusz Komarowski z Poznania. Od lewego prostego zaczyna Iwanow. Cieślak ma ochotę chyba pobić się troszeczkę w ringu. Pytanie, czy zaproszenie do tego ryzykownego tańca przyjmie Iwanow. Akcja przy linach, ale sklinczowali. Znowu są w narożniku. Stroną atakującą jest Cieślak. Dużo miejsca nad lewą ręką Iwanowa i tam właśnie próbuje bić Cieślak. Zobaczmy teraz troszeczkę ringowej bitki i koniec rundy pierwszej. ,91 kg, grupa B, jest to finał właśnie w tej kategorii wagowej. W tej chwili widzimy narożnik Michała Cieślaka. Broń radą. Wczoraj Patryk Brzeski pokonał Macieja Bogdała. Patryk Brzeski będzie boksował już po tym pojedynku w kategorii super ciężkiej. A jeżeli chodzi o dokonania tych, którzy boksują w tej chwili, czyli Michał Cieślak, przez walkover pokonał Kamila Gońskiego, z kolei Hubert Iwanow wypunktował w stosunku M-głosów 3-0 Michała Janickiego z PKB Poznań. A my rozpoczynamy drugą rundę. Od razu rozpoczął ją Cieślak od ataku. Na razie jest aktywniejszy zawodnik w czerwonym stroju. Ale jeszcze dużo czasu pozostało. Z Hubertem Iwanowem mieliśmy okazję wczoraj rozmawiać po jego pojedynku. Byłem zaskoczony, że dopiero rozpoczął tak na dobrą sprawę karierę amatorską. Teraz widzimy 2-3 lewe proste w wykonaniu Iwanowa. Próba dołożenia uderzenia z prawej ręki. Uwaga sędziego ringowego, żeby narożnik czerwony nie komentował tego, co się dzieje na ringu. Do komentowania to zawsze możemy zaprosić tutaj do naszego stolika, jeśli ktoś ma ochotę trochę pokomentować. Trochę wyczekiwania z obu stron, czyli trzeba zwolnić tempo. Teraz jakieś uwagi do sędziego ringowego ma Hubert Iwanow, ale nie wzruszyły one. Sędziego widzimy znowu walka w narożniku. Już na wstecznym biegu boksuje Iwanow.
Myślę, że Hubert powinien szukać raczej walki w okolicach środku ringu. Ale na razie dostosowuje się do tego, do tych warunków, które dyktuje Michał Cieślak. Przypomnijmy, że ostatni medal w wadze ciężkiej na Igrzyskach Olimpijskich wywalczył nie kto inny jak Andrzej Gołota w Seulu. Był to medal brązowy. A ostatni medal w ogóle wywalczyliśmy w 92. Jego autorem był oczywiście Wojciech Bartnik. Niestety od tego czasu trwa marazm w polskim boksie amatorskim, jeśli chodzi o te najważniejsze medale imprezy czteroletniej, czyli igrzysk. Za 4 lata widzimy się w Rio de Janeiro, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie. Zapowiada się sporo rewolucji, jeśli chodzi o boks amatorski. Na to wszystko myślę jeszcze trzeba poczekać, żeby te wszystkie informacje usystematyzować. Wiemy m.in., że najprawdopodobniej będą mogli boksować bokserzy zawodowi. Nie wiemy do końca jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale przecież są jeszcze 4 lata do tego czasu, więc wszystko zostanie z pewnością wyjaśnione. Wydaje się, że nieco aktywniej rozpoczęli pojedynek ci ciężcy, których obserwujemy w tej chwili, czyli Hubert Iwanow i Michał Cieślak. Znowu sędzia przerywa pojedynek tylko po to, żeby zwrócić uwagę narożnikowi czerwonemu. Sędzia zwraca uwagę, żeby Cieślak uważał na głowę. Teraz dla wyrównania uwaga również w kierunku.